tytuł kursu Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji. Moduł Dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych. Temat Zasady kontroli i audytu. Witam. Dzień dobry, panie kierowniku. Właśnie zapowiedziano kontrolę w naszym przedsiębiorstwie. A co jest istotą kontroli, panie kierowniku? Istotą kontroli jest sprawdzenie poprawności dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Na czym polega kontrola formalna? Kontrola formalna polega na sprawdzeniu zgodności zaszłości gospodarczej i opisującego ją dokumentu pod względem zgodności z uregulowaniami prawnymi. A kontrola merytoryczna? Dotyczy zgodności treści dokumentu z rzeczywistym przebiegiem opisywanej w nim zaszłości gospodarczej. To może jeszcze, panie kierowniku, powie pan, na czym polega kontrola rachunkowa? Kontrola ta sprawdza poprawność obliczeń w dokumentacji. To prawda, że kontrole są przeprowadzane przy pomocy audytów? Co to jest audyt? Jak się go dzieli? Tak, to prawda. Audyt jest to zespół czynności sprawdzających działalność organizacji. Samo słowo wywodzi się z łaciny i oznacza audire – słyszeć, słuchać, przesłuchiwać, badać. Audyt może być wewnętrzny i zewnętrzny. Audyt zewnętrzny to każdy audyt przeprowadzany przez instytucje niezależne od kierownictwa jednostki poddawanej audytowi. Natomiast audyt wewnętrzny to niezależna, obiektywna, doradcza działalność, której celem jest dodanie wartości i ulepszenie operacji danej organizacji. Dziękuję za wyjaśnienia, kierowniku. Nie ma za co, zawsze chętnie pomogę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.